2 czerwca 1932. List do Hanki. Prawdziwy, bez cenzury. Asa prawdziwy. Czytam go bez przerwy i wstyd mi, że ja mogę zapisać 5 zeszytów samymi bzdurami. Tu 2 lata sielanki, tam 2 lata czegoś, czego w ogóle nie można nazwać życiem. Taki list wystarczy. Przetłumaczyłem go na francuski i pokazuję zaufanym Francuzom z krótkim komentarzem. 5 czerwca 1942. Wiele hałasu o Libię, gdzie Niemcy rozpoczęli znowu ofensywę i o zamordowanie Hitlera w Czechosłowacji. Wielka bitwa pod Charkowem skończyła się remisowo. Vichy rządzi Laval i procesowi w Riom ukręcono głowę. 7 czerwca 1942. A jednak za Frank Józefa było lepiej. 8 czerwca 1942. Najnowsza sensacja. Rady londyńskie nakazuje ludności francuskiej zamieszkającej wybrzeże opuszczenie tej strefy od północy aż do Pirenejów. Robią wielki szum, że wylądują. Francuzi cieszą się, nikt nie mówi o niczym innym, tylko o desancie angielsko-amerykańskim, o drugim froncie i o tańczeniu na 14 lipca już Tomis przy dźwiękach Tipperary. A przecież to wszystko jest dobrze wyreżyserowaną komedią, żeby połaskotać Niemców z tyłu. Owszem, wylądują, ale jak już Niemców nie będzie. No ale cóż to szkodzi podrażnić się troszkę i pofiglować. 9 czerwca 1942. Z tym lądowaniem Anglików Francuzi mają jednak kłopot. Bo co w takim razie będzie z wakacjami? Pół Paryża wybiera się na lato do Brytanii, bo tam najwięcej masła, jajek i mleka, a tu Anglicy zaczynają zupełnie poważnie straszyć. Jedna z moich koleżanek biurowych jeszcze wczoraj zajadła patriotka, to znaczy proangielska osoba wierząca, jak to się teraz mówi, o ludziach słuchających radia londyńskiego i praktykująca, to znaczy posiadająca radio z możliwością odbioru fal krótkich, o mały włos nie dostała dziś ataku Fury. Ładna historia. Ona za 10 dni wyjeżdża do Brytanii, justement sous la coup, a tu gotowa się wszystko nie udać. I to wszystko, co wczoraj mówiła o Niemcach. Zacinając usta, dziś mówi o Anglikach. Ces Anglais qui nous foutent la paix à mon pédant de période de vacances. Druga sensacja. Uciekinierzy niemieccy w Paryżu. Podobno po tym zbombardowaniu kolonii duże ilości uciekinierów niemieckich przyjechały do Paryża. Żydzi od dzisiaj noszą żółte gwiazdy z czarnym, stylizowanym w kształcie liter hebrajskich napisem Juif. Staram się ich nie dostrzegać, bo mi wstyd. Ale jakże mało ludzi zdaje sobie sprawę, do jakiej dziczy doszliśmy my, ludzie biali. Wstyd mi za całą tę rasę, tę wspaniałą rasę, która zbudowała nowoczesny świat, która stworzyła całą technikę, ujarzmiła przyrodę, opanowała już tyle chorób. Po co? Aby w 1932 roku zmuszać swoich współbraci, swój może najwartościowszy element, swoje drożdże do noszenia poniżających odznak. Jak trędowaty w średniowieczu. Gdybym był kolorowym, straciłbym cały szacunek do białych. Może kiedyś trzeba będzie zapłacić najwyższą cenę za te zabawy szaleńców. Cenę naszego istnienia. Użyje się nasze techniki i nasze dzikości do zniszczenia nas.